Hazard w internecie to poważne zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Izba Skarbowa prowadzi kampanię społeczną, a specjaliści ostrzegają, to jedno z najtrudniejszych uzależnień. Michał Adamski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Na początek chęć wygrania jakiejkolwiek ilości pieniędzy, odrobina emocji, adrenaliny. Zawsze człowiek będzie dążył do powtórzenia czegoś, co sprawia mu przyjemność. Chcielibyśmy, żeby takie osoby, które są narażone, mają z tym kontakt, wiedziały, gdzie szukać nawet pomocy. Do tego tematu wrócimy za kilka chwil, a od czego zaczynamy? Podsumowanie kontroli w pokojach zagadek w regionie. Funkcjonariusze stwierdzili 159 nieprawidłowości. W chwili obecnej przepisy mówią, że mamy mieć zabezpieczenia przeciwpożarowe jak w galeriach handlowych. Czad w szkole podstawowej w Wybczu. Ewakuacja uczniów. Dzieci zaczęły wracać do domu, niektóre z rodzicami. Osoba została zabrana do szpitala z przyczyny właśnie potrucia tlenkiem węgla. Ponad 60 grudziąckich nauczycieli na zwolnieniach lekarskich. ZUS zapowiada kontrolę. 20 nauczycieli to już jest bardzo duży problem. Nauczyciele otrzymali już jedną podwyżkę, otrzymają drugą. Źle oznakowane wyjścia ewakuacyjne, brak gaśnic lub nieważne przeglądy tego sprzętu. To najczęstsze nieprawidłowości w tzw. escape roomach w regionie. Zespół kontrolny powołany po tragedii w Koszalinie podsumował pracę. W sumie nałożono 2 mandaty. Jeden budynek wyłączono z użytkowania, stwierdzono 159 uchybień. Właściciele escape roomów czują się jednak pokrzywdzeni. Twierdzą, że wymaga się od nich respektowania przepisów, które przed piątkową tragedią w ogóle nie obowiązywały. Dlaczego? Ból i rozpacz rodzin trudno sobie nawet wyobrazić. W pożarze zginęło 5 nastolatek uwięzionych w escape roomie. By do podobnych tragedii nie doszło, jeszcze tego samego wieczora, w piątek, rozpoczęły się działania służb w całym kraju. Nie zawsze w nazwie podmiotu jest tak escape room, także Wydział do Walki z Cyberprzestępczością. Przez całą noc policjanci pracowali po to, żeby wygenerować listę takich podmiotów, które świadczą te usługi. Takich firm jest w regionie 39. 4 z nich zawiesiły działalność jeszcze przed tragedią w Koszalinie. 3 kolejne są zamknięte, a z właścicielami nie ma kontaktu. Pozostałe 32 zostały skontrolowane. W budynkach z pokojami zagadek w sumie stwierdzono 159 nieprawidłowości. Prawie połowa z nich dotyczyła warunków ewakuacji. Pozostałe dotyczyły braku badań instalacji, które znajdowały się w tych pomieszczeniach, braku wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, czy braku przeglądów tego sprzętu gaśniczego. Kontrolami zajmowali się nie tylko strażacy, także policjanci, inspektorzy nadzoru budowlanego, strażnicy miejscy. Żeby wyeliminować wszystkie nieprawidłowości, ewentualnie wyeliminować budynki, które są zagrożeniem dla naszych mieszkańców. Właściciele escape roomów rozumieją troskę o bezpieczeństwo, ale obawiają się, że błędy popełnione w Koszalinie odbiją się na całej branży. Uważam, że jest to bardzo nie w porządku, bardzo krzywdzące dla całej branży. I jeden pokój, w którym wydarzyła się taka tragedia, nie może rzutować na to, jak branża się rozwija. Karol Wysocki tłumaczy. Zakładając firmę 1,5 roku temu, osobiście zgłosił się i do urzędników, i do strażaków z pytaniem. Jakie są wymagania? I nikt nie potrafił nam nic odpowiedzieć. Dlatego działamy legalnie według przepisów, które nas obowiązywały na czas otwierania lokali, które obowiązują tak naprawdę do dzisiaj. Inaczej, przepraszam, obowiązywały do piątku, bo przepisy dziwnym trafem, z tego co mówi pan minister Brudziński, zmieniły się dla nas i w chwili obecnej przepisy mówią, że mamy mieć zabezpieczenia przeciwpożarowe jak w galeriach handlowych lub w kinach. Zmieniło się to w ciągu 24 godzin.
Zdaniem służb to właściciele escape roomów odpowiadają zarówno za bezpieczeństwo pożarowe, jak i za stan techniczny budynków, w których znajdują się pokoje zagadek. Musi dokonywać przeglądów okresowych, musi mieć książkę obiektu budowlanego, musi prowadzić całą dokumentację i te pokoje są elementem obiektu budowlanego, czyli znajdują się w budynku. My nie zajmujemy się wyłącznie tylko samym pokojem, zajmujemy się całym obiektem. W wyniku kontroli zamknięty został jeden obiekt w Grudziądzu. Powodem tej decyzji były brak oświetlenia awaryjnego i pomalowanie ścian palnymi farbami. Na właścicieli escape roomów w Bydgoszczy i Włocławku nałożono mandaty. Przeprowadzone kontrole pozwoliły oczywiście wykryć wszelkie nieprawidłowości, ale co najważniejsze, zwiększyły świadomość zarówno samych właścicieli escape roomów, jak i ich klientów. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Tlenek węgla w szkole podstawowej w Wypczu w gminie Łubianka. Rano z budynku ewakuowano ponad 60 uczniów. Jedna osoba trafiła do szpitala. Okazało się, że źródłem problemu jest niedrożny komin. Decyzją gminy uczniowie nie wrócą do szkoły przed feriami. Ten niesprawny komin omal nie stał się przyczyną tragedii. Z powodu jego niedrożności w budynku ulatniał się niebezpieczny dla zdrowia i życia tlenek węgla. Rano dostałam sygnał, że jakaś sytuacja niebezpieczna się stworzyła w szkole, ponieważ nie mogłam się dodzwonić do córki. No to zwolniłam się u kierownika i szybciutko pojechałam. Straż jak jechała, to było w 7:30. A my, jak dowiedzieliśmy się, o co chodzi, to dopiero jak dzieci zaczęły wracać do domu, niektóre z rodzicami. Z samego rana służby zaalarmowała kobieta, która mieszka na terenie szkoły. Uskarżała się m.in. na silne bóle głowy, podejrzewała zatrucie czadem. Po przyjeździe na miejsce strażacy ewakuowali ponad 60 dzieci znajdujących się w budynku oraz wszystkich pracowników. Działające na miejscu służby w pokoju należącym do mieszkanki szkoły stwierdziły stężenie tlenku węgla na poziomie 20 ppm, a w piwnicy 10-krotnie większe. Osoba została zabrana do szpitala z przyczyną właśnie potrucia tlenkiem węgla. Przyczyną tego zdarzenia był nieszczelny układ komina dymowego. Na miejsce wezwany został kominiarz. Po przeprowadzeniu oględzin komin został wyczyszczony i udrożniony. Przywrócona została też praca kotła. Problemem było po prostu zbyt duża ilość sadzy w przewodzie, która po prostu uniemożliwiła bezpośrednie wydobywanie się dymu z kotła. Powodem ulatniania się czadu są prawdopodobnie przestarzałe urządzenia grzewcze w pałacu, w którym usytuowana jest placówka. Władze gminy podkreślają, że instalacje w budynku szkoły były dotąd regularnie sprawdzane. Aby zapobiec jednak takim sytuacjom, jeszcze w tym roku gmina planuje wybudować na terenie szkoły nową kotłownię. Straż zaleciła nam natychmiastowy montaż, który właśnie się odbywa, czujników czadu. Straż stwierdziła, że na tą chwilę nie ma żadnego zagrożenia. Na wszelki wypadek jednak do końca tygodnia zajęcia w szkole zostały odwołane. Specjaliści zalecają jak najczęstszy przegląd instalacji grzewczych i montaż urządzeń wykrywających bezwonny tlenek węgla. Dzięki takim działaniom można ustrzec się tragedii. Wypcz, Joanna Wojnowolska. Nie ma lekcji, a zajęcia kończą się przed południem. W szkole podstawowej nr 5 w Grudziądzu na zwolnieniach jest ponad połowa nauczycieli. Trudna sytuacja jest także w dwóch innych grudziądzkich szkołach. W czwartym liceum ogólnokształcącym z powodu nieobecności nauczyciela nie odbyła się próbna matura z języka niemieckiego. Masowe przechodzenie na zwolnienia to forma protestu, która ma doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń. W szkole podstawowej nr 5 w Grudziądzu pusto i cicho. W tej sali do godziny 15 powinny odbywać się lekcje. Tymczasem od 11:30 nie ma tu ani uczniów, ani nauczycieli. Na 52 zatrudnionych nauczycieli w szkole nieobecnych jest 34. Masowe zwolnienia chorobowe, na które przechodzą grudziądzcy nauczyciele, paraliżują pracę w trzech szkołach. Dyrektorzy odwołują lekcje, wprowadzają zastępstwa albo organizują tak zwane zajęcia opiekuńcze. W niektórych placówkach jeden nauczyciel prowadzi zajęcia dla dwóch klas. Tak jest m.in. w szkole podstawowej nr 18, gdzie na L4 jest co trzeci pedagog. Dwóch nauczycieli nie ma, to jest duży problem, ale 20 nauczycieli to już jest bardzo duży problem. Natomiast jakoś sobie radzimy. To jest kwestia modyfikacji planu lekcji. Kłopot z brakiem nauczycieli odczuło też czwarte liceum ogólnokształcące w Grudziądzu, gdzie z powodu zwolnienia chorobowego jednego z nauczycieli nie odbyła się próbna matura z języka niemieckiego. Grudziądz nie uczestniczył w tych masowych zwolnieniach w grudniu, ale stało się to niestety teraz.
Mam nadzieję, że do zamknięcia szkół nie dojdzie, bo jednak część nauczycieli pracuje. Masowe przechodzenie na L4 jest oddolną inicjatywą nauczycieli popieraną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. To forma protestu, który ma doprowadzić do podwyżek wynagrodzeń. Nauczyciele otrzymali już jedną podwyżkę, otrzymają drugą, która będzie obowiązywała od 1 stycznia i otrzymają trzecią, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 roku. Łącznie to będzie około 16%. Oznacza to, że pensje w 2020 roku wzrosną o 371 zł dla nauczyciela stażysty do 508 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele jednak chcą 1000 zł podwyżki netto do pensji zasadniczej. Cały czas trwają rozmowy związkowców z przedstawicielami rządu. Podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego nie doszło jednak do porozumienia. Związki zawodowe nie akceptują projektowanego wzrostu płac. Wydaje się, że on jest zdecydowanie bardziej restrykcyjny, aniżeli do tej pory byliśmy do tego przyzwyczajeni i głęboko rozbieżny z oczekiwaniami środowiska nauczycielskiego. Staraliśmy się wskazać, że te propozycje niosą za sobą znaczne skutki finansowe, które są na pewno w granicach 13-20 miliardów złotych. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, związkowcy zapowiadają zaostrzenie protestu. Decyzje mają zapaść 10 stycznia. Będzie decyzja Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego o tych formach i terminach. Jeśli będzie to konieczne protestów, na pewno będziemy informowani. W sytuacji, kiedy podwyżki nie były nauczycielom z roku na rok przyznawane, związki zawodowe nie protestowały, a w sytuacji, kiedy są podwyżki dla nauczycieli przyznawane, związki zawodowe protestują. Tymczasem przebywających na zwolnieniach lekarskich nauczycieli kontroluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysłaliśmy do części osób wezwanie na bezpośrednie badanie do lekarza orzecznika, ale również przeprowadzamy kontrolę na podstawie dokumentacji medycznej. ZUS zamierza sprawdzić 600 pracowników. Do tej pory nie wykryto nieprawidłowości. Grudziądz, Agata Chyłka. Więcej na ten temat w rozmowie dnia. Gośćmi Anny Trzcińskiej będą Mirosława Kaczyńska, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bydgoszczy oraz Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Toruniu. Początek programu o godzinie 19. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze w programie? Jak poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych? Nowe możliwości kształcenia dla słabowidzących i niewidomych uczniów. Dodatkowe oświetlenie ma poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy ulicy Grudziąckiej w Toruniu, na którym w grudniu zginęły dwie kobiety. Dzisiaj na ten temat rozmawiali przedstawiciele Komisji do Spraw Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Komisja zdecydowała też m.in. o budowie dodatkowych zatoczek, które umożliwią policji kontrolę prędkości. Przejście dla pieszych na ulicy Grudziąckiej w Toruniu. To tutaj pod koniec roku doszło do tragedii. Matka i córka były w połowie przejścia, gdy doszło do śmiertelnego potrącenia. Kierowca tłumaczył, że ich nie zauważył. Usłyszał już zarzuty. To bolesna lekcja dla wszystkich pieszych. Niestety jest jak jest. No, sytuacja tutaj na drodze wygląda w ten sposób, że jeden się zatrzymuje, inny wyprzedza. O doświetleniu tego miejsca zdecydowano już w ubiegłym roku. Co jeszcze można zrobić, by do takich wypadków nie dochodziło, dyskutowała Komisja Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Toruniu. Wyznaczymy również kilka miejsc w Toruniu takich, gdzie będą wybudowane zatoki do kontroli pojazdów, zatoki dla bezpiecznego zatrzymywania się pojazdów, tak aby również te kontrole policji w zakresie prędkości zwiększyć. Również w Bydgoszczy w ostatnim czasie doszło do tragicznych zdarzeń. Przed świętami na ulicy Szpitalnej 22-letnia kierująca śmiertelnie potrąciła 25-latkę przechodzącą przez pasy. W ostatnią niedzielę 71-letnia piesza została potrącona na przejściu w Fordonie. O tych wypadkach jeszcze w tym tygodniu będzie rozmawiać bydgoski zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. To nie może tylko opierać się na tym, że mówimy, to jest wina kierowcy, to jest pieszego. To jest zawsze wypadek, czyli no pewien zbiór niekorzystnych okoliczności. Ktoś na chwilę się zagapił, ktoś na chwilę nie spojrzał. To, co można zrobić, co jest w gestii władz samorządowych, to właśnie poprawa tego stanu infrastrukturalnego.
Stowarzyszenie proponuje m.in. zwiększenie natężenia światła na wszystkich ulicach czy włączanie lamp tuż przed zapadnięciem zmroku. W minionym roku przejściom dla pieszych przyjrzał się bydgoski zarząd dróg. Doświetlono 13 z 70 wyznaczonych miejsc. LED-owe oświetlenie pojawiło się m.in. na ulicy Nakielskiej, gdzie w styczniu 2018 roku kierowca potrącił przechodzącą przez pasy nastolatkę. Bezpieczniej jest niż kiedyś na pewno. Nie zwalnia to jednak pieszych i kierujących z ostrożności, podkreślają drogowcy. Piesi przebiegają na czerwonym świetle. Takie sytuacje są niewskazane, one są bardzo niebezpieczne. Musimy wszyscy jedni na drugich uważać. A policjanci apelują, by nosić odblaski nie tylko poza terenem zabudowanym. Kierowca, widząc osobę z elementem odblaskowym, widzi ją już ze znacznej odległości i wówczas ma więcej też czasu na podjęcie reakcji, czy też czasu na hamowanie. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Po 15 miesiącach zakończyła się przebudowa ulicy Turystycznej w Toruniu na odcinku od Ligi Polskiej do granic miasta. Na skrzyżowaniu Ligi Polskiej z ulicą Turystyczną powstało rondo. Przebudowa kosztowała ponad 7 milionów złotych. 4 miliony to dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. 1500 metrów nowych nawierzchni, zarówno jezdni, jak i chodników, dróg rowerowych, oświetlenie, sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach, a także całkowicie przebudowane w kształcie ronda skrzyżowanie ulicy Turystycznej Ligi Polskiej i Księżycowej. To efekt pracy firm budowlanych, które za 7,5 miliona złotych wykonały tą przebudowę. Na skrzyżowaniu z ulicą Dożynkową i z ulicą Gościnną powstały sygnalizacje świetne, akomodowane, polegające sterowanie. Nimi polega na tym, że ciąg główny świeci cały czas na zielono, a w momencie jak się pojawi pojazd lub pieszy chcący przekroczyć ulicę Turystyczną, następuje przełączenie sygnalizacji zamykającej ciąg główny, a umożliwiające włączenie się do ruchu mieszkańcom osiedla Kaszczorek. Opieka psychologa, konsultacja z anestezjologiem, a także omówienie szczegółowo z lekarzem ginekologiem planu porodu to tylko niektóre zmiany w opiece okołoporodowej, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia. Szpitale zostały także zobowiązane do sprawdzania, czy kobiety są zadowolone z zapewnionej opieki. Kornelia urodziła się w niedzielę i niedługo dołączy do dwójki starszego rodzeństwa. Poród odbył się bez kłopotów. Mama mogła jednak za każdym razem liczyć na wsparcie położnej, zwłaszcza kiedy dokuczał ból. Pani właśnie proponowała różne rozwiązania, typu piłka, tak, ciepły prysznic, żeby złagodzić te bóle, no, żeby ten poród przebiegał dla mnie jak najmniej stresująco. Według nowych standardów obowiązujących od nowego roku lekarze mają zwracać większą uwagę na stan psychiczny kobiety. Wsparciem ma być opieka psychologa. Kobiety często nie wiedzą też, jakie mają prawa, kiedy już trafią na oddział położniczy. To ma się zmienić. Ciężarna i rodząca powinna mieć udział w decyzjach podejmowanych przez lekarza, w decyzjach dotyczących tego, co jej dotyczy. Powinna mieć tą wiedzę, powinna być pytana i informowana o tym, co się będzie z nią działo. Kobieta może też wcześniej wypełnić dokumentację medyczną, a nie przed samym porodem. Zniknął też zapis obowiązkowego stawiania się w szpitalu 7 dni po ustalonym terminie porodu. Teraz będzie o tym decydował lekarz prowadzący. W tej chwili jest to możliwe, żeby takie zgłoszenie się do szpitala było poprzedzone badaniami KTG, badaniami USG i to lekarz decyduje indywidualnie, czy pacjentka ma się zgłosić do szpitala, czy jeszcze może pozostać w domu nadal pod nadzorem. Postawiono też większy nacisk na rolę położnej środowiskowej także w przygotowaniu kobiety do porodu. Lekarz prowadzący powinien zaproponować ciężarnej konsultację z położną, zanim trafi do szpitala. W ministerialnych standardach nie pojawiło się znieczulenie zewnątrzoponowe. W szpitalu MSWiA w Bydgoszczy pacjentka może jednak o takie znieczulenie poprosić. Położne proponują też metody niefarmakologiczne, na przykład elektrostymulatory. Stosujemy go szczególnie wtedy, jeżeli pacjentka ma bóle w okolicy krzyżowej, przyklejając takie specjalne elektrody w tej okolicy, no i ma za zadanie to łagodzić ból.
Nowe standardy Ministerstwa Zdrowia dotyczące opieki okołoporodowej obowiązują we wszystkich szpitalach. Bardzo ważne jest, aby było jak najwięcej porodów w tych ośrodkach, które są doświadczone. No i oczywiście zależy nam zresztą zgodnie z porozumieniem z pielęgniarkami położnymi, aby były odpowiednie proporcje, jeżeli chodzi o obsadę pielęgniarską i obsadę położnych. Personel medyczny ma też monitorować jakość opieki i poziom satysfakcji pacjentek. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Nowe możliwości kształcenia, nowoczesne i w pełni wyposażone sale to efekt prac związanych z remontem warsztatów szkolnych w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy. Uczniowie będą mogli zdobywać nowe umiejętności, m.in. w zawodach mechanik, technik masażu czy ślusarz. Koszt inwestycji to prawie 4 miliony złotych. By spełnić swoje marzenia o podjęciu konkretnej pracy, same chęci nie wystarczą. Potrzebny jest fach w ręku. Wie o tym Katarzyna Olesińska, która w przyszłości chce zostać masażystką. Lubię poznawać ludzi, im pomagać, więc będę pewnie, myślę, mam nadzieję, jak zdam dobrze egzamin, to będę jakoś tam dobrze wykonywać swój zawód i pomagać ludziom. Uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 1 imienia Luisa Braila w Bydgoszczy mogą teraz zdobywać nowe umiejętności w nowoczesnych i w pełni wyposażonych salach. Dzięki przebudowie, modernizacji i adaptacji budynków warsztatów kształcenia zawodowego powstały dwie nowe i 12 zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu. Prezentujemy pracownię fizykoterapii, pracownię masażu. Na dole za chwilę będzie zaprezentowana pracownia kinezyterapii, czyli taki cały zespół, gdzie uczniowie muszą poznać, na jakich urządzeniach będą pracowali. Z nowoczesnych sal mogą także korzystać uczniowie, którzy będą kształcić się między innymi w zawodach mechanik monter maszyn czy elektromechanik. Takie inwestycje to nie tylko wzbogacenie oferty edukacyjnej, ale i większe szanse na rynku pracy. Najistotniejszym jest, żeby uczeń miał cel do osiągnięcia. Tym celem jest nie tylko nauczenie się zawodu, ale też bezpieczne znalezienie dla siebie przestrzeni życiowej. I do tego właśnie przygotowujemy ich poprzez nie tylko organizację zajęć u nas na terenie placówki, ale też współpracę z pracodawcami. Modernizacja, jak i wyposażenie pracowni były możliwe dzięki realizacji unijnego projektu. W planach są kolejne inwestycje. Ten program modernizacji ośrodków wychowawczych w całym regionie jest bardzo skomplikowany i obszerny. Przeznaczamy na cel dla wszystkich ośrodków, a jest ich kilka w naszym regionie, ponad 70 milionów złotych. Uważamy, że to jest dobrze zainwestowany pieniądz. Jestem przekonany, że poprzez sprawne zarządzanie tymi pieniędzmi stworzymy nową jakość dla edukacji dzieci z problemami zdrowotnymi. Wartość projektu to blisko 4 miliony złotych, z czego ponad 3 miliony to dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Nie tylko alkohol i narkotyki, ale też hazard, uzależnienie od gier losowych to coraz częściej problem dzieci i młodzieży. Zwłaszcza, że w internecie nie brakuje okazji, by dać się wciągnąć w nielegalne gry hazardowe. Znacznie trudniej się od nich uwolnić. Ciągłe pobudzenie i napięcie, emocjonalne huśtawki od podniecenia i euforii do moralnego kaca, niepewności i depresji. Nałogowi gracze często tkwią w uzależnieniu od najmłodszych lat. Wchodzą nawet kilkanaście lat. Bliscy na pewno odczuwali nerwowość, ale nie wiedzieli, skąd się bierze i czym jest spowodowana. Na początku hazard jest jedynie niewinną zabawą. Dreszczyk emocji, który zapewniają gry losowe, jest jednak uzależniający. Na początek chęć wygrania jakiejkolwiek ilości pieniędzy, odrobina emocji, adrenaliny. No i to wszystko razem daje nam takiego kopa. Szczególnie narażone na uzależnienie od gier są dzieci i młodzież. Dla nich to sposób na przeniesienie się do świata pełnego emocji i nieznanych wrażeń. Duża wygrana! Samo obserwowanie dorosłych uprawiających hazard może sprzyjać rozwojowi uzależnienia u dziecka. W internecie jest coraz więcej treści, które mogą nakłaniać do hazardu. Jeżeli oglądamy gry, to siłą rzeczy pobudzamy cały system naszych endorfin w mózgu i sprawia nam to przyjemność. W związku z tym zawsze człowiek będzie dążył do powtórzenia czegoś, co sprawia mu przyjemność. W Polsce hazard legalnie mogą uprawiać jedynie osoby powyżej 18 roku życia. Prawo jednak ściśle określa formy i miejsca, w których można grać. Bezwzględnie zakazane jest namawianie do hazardu. Na podstawie ustawy o grach hazardowych reklama hazardu generalnie jest zakazana. I co możemy przez taką reklamę rozumieć?
no, wszelkiego rodzaju próby zachęcania do korzystania właśnie z gier hazardowych. Zdaniem specjalistów umożliwienie obserwacji gry hazardowej online może być próbą jej propagowania. Jak podkreśla policja, ochrona nieletnich przed tego typu treściami zaczyna się już jednak w domu. Nie może być tak, że nie rozmawiamy z dziećmi na ten temat. To bardzo ważne, żeby one wiedziały, że są strony, na które nie powinny wchodzić. Działania prewencyjne prowadzi także Izba Kontroli Skarbowej. Kampania Hazard nie dziękuję skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Edukatorzy spotykają się z nimi i uczulają, jak uchronić się przed niebezpieczeństwem. Chcielibyśmy, żeby takie osoby, które są narażone, mają z tym kontakt, wiedziały, gdzie szukać nawet pomocy, jak sobie z tym radzić i potrafiły zdefiniować, czym jest nielegalny hazard. Akcja prowadzona jest od jesieni zeszłego roku i potrwa do czerwca. Wyniki badań wskazują, że ponad 50 tysięcy Polaków jest silnie uzależnionych od gier hazardowych, a około 200 tysięcy narażonych na ryzyko uzależnienia. Bydgoszcz, Jagoda Rogatty. A teraz o emocjach czysto sportowych. Artur Onacki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski siatkarek. Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz trafił na wymagającego rywala podopieczne Piotra Mateli. Zagrają o awans do turnieju finałowego z Chemikiem Police, czyli drużyną liderującą lidze siatkówki kobiet, obecnymi mistrzyniami kraju. Jeden mecz zdecyduje o awansie do turnieju finałowego w Nysie. To spotkanie rozegrane zostanie 30 stycznia na boisku rywalek w Policach. A więcej na ten temat komentarze ze strony bydgoskiej drużyny po tym losowaniu w sporcie. Po wieczornym wydaniu zbliżeń zapraszam. Deszcz, śnieg, a może mróz? Co będzie się działo w pogodzie w najbliższych godzinach? O tym teraz Alicja Kwaśniewska. Witam serdecznie. Dzisiaj nad ranem w wielu miejscach w naszym regionie przywitała nas zima. Niestety bardzo szybko opady śniegu zamieniły się w opady deszczu, a po białym puchu nie pozostało śladu. W prognozach na najbliższe dni również pojawiają się opady śniegu. Jest zatem niewielka szansa, że do końca tego tygodnia dzieci z naszego regionu będą mogły korzystać z uroków zimy, zjeżdżając na nartach czy na sankach. Oprócz opadów śniegu na mapie synoptycznej pojawiają się również opady deszczu i mrzawka, a synoptycy informują o silniejszym wietrze. Ale o tym opowiem Państwu w szczegółach prognozy pogody już za chwilę. Do zobaczenia. Spotkanie z Alicją Kwaśniewską już za chwilę o godzinie 19. Rozmowa dnia, a w głównym wydaniu zbliżeń to wszystko. Ja zapraszam Państwa na nasz wieczorny serwis o 21. Dziękuję. Do zobaczenia.